Nasza wystawa nosi tytuł Magnifikat. Dlaczego? Wystawa jest wielowątkowa, więc propozycji było wiele, ale ta została wybrana. Choćby ze względu na poemat Karola Wojtyły o tym właśnie tytule. To narzuca całości perspektywę maryjną, całości ekspozycji. Wiadomo, że Karol Wojtyła, ten właśnie, można powiedzieć, model religijności powstaje w Kalwarii, gdzie na kalwaryjskie dróżki zaprowadza go ojciec. I tu są pewne kalki, które są potem powtarzane. Karol traci swoją mamę i w to miejsce jak gdyby wchodzi kult Maryi. Ale wydaje się to wielkim uproszczeniem. Choćby dlatego, że ojciec właśnie, czyli twardy wojskowy, wprowadza go na te dróżki i oprócz pobożności uczy młodego Karola męstwa. Tej cnoty, która przyda się przyszłemu biskupowi i papieżowi i która zdecyduje o charakterze jego działalności i wielkości jego pontyfikatu. I tutaj znowu nieco dwa słowa więcej o samej Kalwarii. Są takie kalki propagandowe, które religijność maryjną formatują jako zjawisko prowincjonalne, nieracjonalne, przynależne krawędziom kultury itd., itd. Nic bardziej mylnego, ponieważ ten typ religijności łączy się automatycznie z etosem rycerskim, z takimi postaciami jak król Jan Kazimierz, jak rotmistrz Witold Pilecki, jak Jan Paweł II, czyli ludźmi ze stali. I idąc tym tropem, dochodzimy do tego momentu, że ta właśnie cecha, czyli twardość charakteru, konsekwencja i odwaga przede wszystkim, są cechami, które zostały przez Karola zbudowane na tym właśnie kulcie. 18 maja 1920 roku na świat przychodzi Karol Józef Wojtyła. Jest synem Karola Wojtyły i Emilii Skaczorowskich Wojtyły. Młody Lolek, bo tak go nazywa rodzina i znajomi, spędza swoje dzieciństwo wraz ze starszym bratem, który staje się dla niego opiekunem i mentorem. Pieczę nad nimi sprawuje ojciec, nieco surowy, ale prawy, dobrotliwy, pobożny. Ojciec jest urzędnikiem wojskowym, najpierw w armii cesarza Franciszka Józefa, którego portret pędzla Erwina Puschingera prezentujemy tutaj na wystawie. Po odzyskaniu niepodległości jest urzędnikiem Wojska Polskiego. Pierwsze lata życia Lolek Wojtyła wraz z Edmuntem spędza właściwie jak sielankę. Przemierzają wadowickie szlaki, podziwiają krajobraz Beskidów, który na wystawie prezentujemy za pomocą pejzaży Ludwika Miskiego. Podziwiają te krajobrazy, a także grają w ukochaną piłkę nożną, jeżdżą na nartach. Ten ukochany, rodzimy pejzaż wadowicki po latach Karol Wojtyła będzie próbował oddać za pomocą swojej poezji. W tej sali prezentujemy cytaty z Psalterza Dawidów, w którym Karol Wojtyła wspomina właśnie te swoje wędrówki wśród kwietnych ścieżyn wadowickich pejzaży. Badacze zgodnie stwierdzają, że interpretacją dla takiego sposobu ujmowania rzeczywistości poetyckiej była dla Karola Wojtyły grupa Czartaka, którą powołał do istnienia w latach 20. XX wieku Emil Zegadłowicz, którego portret prezentujemy również na wystawie. Portret pędzla Ludwika Miskiego. Emil Zegadłowicz, mieszkający nieopodal Wadowic w Gorzeniu Górnym, był bardzo ważną postacią dla miasteczka Wadowice. Grupa Czartaka w swoich utworach skupiała się na ukazaniu, podobnie jak Wojtyła, rodzimego pejzażu. Był to taki swoisty franciszkanizm, umiłowanie natury, podkreślenie jej wartości, jej piękna, łączone z takim ekspresjonizmem wypowiedzi, a także z ciekawymi autorskimi neologizmami.
Te neologizmy tworzone przez grupę Czartaka nawiązywały do jednej konkretnej osoby, a mianowicie postaci Jędrzeja Wowry, rzeźbiarza ludowego, świątkarza, którego postać odkrył właśnie Emil Zagadłowicz. Zagadłowicz zachwycił się postacią Jędrzeja Wowry i zaczął promować jego twórczość dalej. Jędrzej Wowro był niezwykle prostym człowiekiem, analfabetą, który w pewnym momencie życia zaczął tworzyć te wspaniałe rzeźby, które właśnie tutaj na naszej wystawie również prezentujemy, zarówno w tej sali, jak i w salach następnych. Jak widzimy, tematyka rzeźb nawiązuje do tradycyjnej tematyki rzeźby ludowej. Mamy na przykład Chrystusa Frasobliwego czy Chrystusa upadającego pod krzyżem. Jędrzej Wowro jest szczególnie ważny na naszej wystawie, ponieważ wpłynął on także na postrzeganie świata przez Karola Wojtyłę, na jego wiarę i na jego poezję. I właśnie w tej poezji mamy także ślady. Wspomina bowiem o wowrowych krzyżach i wowrowych kapliczkach. Dlatego właśnie postać Jędrzeja Wowry przewija się przez cały układ naszej wystawy, prowadzi widza i dopowiada niektóre wątki. Ta sielanka, o której wspominałam, rodzinna, nie trwa długo, ponieważ w 1929 roku umiera ukochana matka Wojtyły, a 3 lata później jego ukochany brat, który jest już wtedy lekarzem w szpitalu w Bielsku i w heroicznym czynie ratowania życia drugiego człowieka sam umiera, zaraża się chorobą od jednej z pacjentek. I w tym momencie życia Karol Wojtyła junior i Karol Wojtyła senior zostają sami. I w centralnej części tej sali pokazujemy właśnie tę bliską relację obu panów. I tak jak wspominał Jan Paweł II po latach, jego relacja z ojcem bardzo się pogłębiła w wyniku tych dwóch wydarzeń, które miały miejsce. Młody Karol Wojtyła styka się z teatrem i uczestniczy w przedsięwzięciach teatralnych od lat najmłodszych. Dwa wydarzenia wpłynęły niewątpliwie na teatralne ukształtowanie wrażliwości Karola Wojtyły. Pierwsze cykliczne Misteria, które odbywały się w Kalwarii Zebrzydowskiej, 14 km od rodzinnego miasta Karola Wojtyły, czyli od Wadowic. Młody Wojtyła chodzi wraz z ojcem do Kalwarii Zebrzydowskiej, ogląda Misteria, które potem nazwie już jako biskup, jako para teatr i para liturgia. Drugie święto to święto Nocy Kupalnej, czy też Nocy Świętojańskiej, święto o rodowodzie ludowym, które jeszcze wtedy obchodzono właśnie w okolicach Wadowic. Na naszej wystawie widzimy, mówiąc bez zbędnej przesady, dwa obrazy, które najlepiej, w najlepszy sposób, najpiękniejszy przedstawiają to święto Nocy Świętojańskiej. Pierwszy obraz to obraz pędzla Włodzimierza Tetmajera, Olej na płótnie z 1904 roku. Włodzimierz Tetmajer, przyrodni brat Kazimierza Tetmajera, poety. Drugi z obrazów to obraz Ferdynanda Ruszczyca pod tytułem Sobótki. Sobótki, Noc Świętojańska, czy też Noc Kupalna, to są nazwy, to są synonimy, to są nazwy wymienne. Te dwa święta, te dwa wydarzenia, te dwa zbiorowe wydarzenia posiadające charakter
parateatralny, czyli noc kupalna i misteria kalwaryjskie, niewątpliwie kształtują wrażliwość teatralną Karola Wojtyły. Miałem w szkole wiele koleżanek i kolegów. Byłem związany z pracą w szkolnym teatrze amatorskim, ale nie to było decydujące. W tamtym okresie decydujące wydawało mi się nade wszystko zamiłowanie do literatury, a w szczególności zamiłowanie do literatury dramatycznej i teatru. Pisze Jan Paweł II w swoim duchowym autoportrecie Dar i tajemnica w 1996 roku. Powiedzieliśmy sobie, że wrażliwość młodego Wojtyły kształtowana jest przez ludowe zwyczaje, obchody Nocy Świętojańskiej i kalwaryjskie misteria. Natomiast przede wszystkim młody Wojtyła angażuje się w teatry amatorskie, w teatry szkolne w Wadowicach. Co grał? Jaki repertuar? Klasyków światowych, czyli mam na myśli Antygonę Sofoklesa, w której grał Hajmona, i klasyków polskich. Dodam pisarzy romantycznych, tak? Czyli utwory klasyczne pisarzy romantycznych. Mam tu na myśli przede wszystkim Słowackiego, Balladynę. Na naszej wystawie widzimy obraz Wojciecha Gersona przedstawiający Balladynę, która opędza się od wyrzutów sumienia, widm swoich ofiar, matki i Aliny. Oprócz Balladyny Wojtyła gra też w Kordianie, rolę tytułową. Gra też w komediach Aleksandra Fredry i tu widzimy bardzo poważnego Karola Wojtyły, który gra rolę komediową. Postać Gucia w Ślubach Panieńskich Aleksandra Fredry. Obok widzimy młodego Wojtyłę w stroju ułańskim i późniejszą wielką aktorkę krakowską Halinę Królikiewiczównę u jego boku. Karol Wojtyła zakochuje się w teatrze. Już od najmłodszych lat wchodzi w misterium teatru. Co to znaczy? To znaczy, że słowo, i to słowo dramatyczne, będzie stanowiło najważniejszy punkt odniesienia w sposobie gry aktorskiej Karola Wojtyły. Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej to miejsce, które bardzo często odwiedzał Karol Wojtyła. Zarówno w okresie młodzieńczym, jak i później, w czasie posługi kapłańskiej, biskupiej, kardynalskiej, a później papieskiej. To, co zobaczył w Kalwarii, odcisnęło na nim duże piętno i wpłynęło na jego osobistą wiarę. W tej sali skupiamy się przede wszystkim na wątku maryjnym. Stąd w centrum ekspozycji mamy okno, które przenosi nas w przyszłość, do czasów, kiedy Jan Paweł II podziękuję za cudowne uratowanie życia podczas zamachu na placu Świętego Piotra. Podziękuję Matce Bożej Fatimskiej. To widzimy w prawej kwaterze okna. W lewej kwaterze mamy moment procesji w roku jubileuszowym obchodów tysiąclecia Chrztu Polski, kiedy to biskup Wojtyła przemierza trasę procesji z Matką Bożą Częstochowską. Ten prosty lud, który modli się do Matki Bożej na dróżkach, znajdzie swoje odniesienie także w poezji Wojtyły, w pieśni o słońcu niewyczerpanym, którą tutaj prezentujemy w cytacie, wspomina o prostych ludziach, których właśnie Bóg wybrał sobie na tych, którzy mają go przyjąć swoim szczerym i prostym sercem.
Do tego odnosi się też obraz Józefa Mehofera, który prezentujemy w tej sali. Obraz nosi tytuł Matka Boska Karmiąca i prezentuje postać Maryi jako wiejskiej, prostej dziewczyny, która w otoczeniu aniołów karmi swojego syna, przyszłego Zbawiciela Świata. To, co widzimy na fotografii dokumentalnej, czyli właśnie te tłumy pielgrzymów, którzy gromadzą się u stóp Pani Kalwaryjskiej, widzimy także na obrazie Juliana Fałata, Kazanie w Kalwarii. Mamy tutaj tłum zgromadzony wokół księdza, który właśnie mówi kazanie. Czyli to, co działo się w samej Kalwarii. W Kalwarii Zebrzydowskiej sakrum mieszało się z profanum. Obok straganów z różańcami i figurkami, na przykład z rzeźbami Jędrzeja Wowry, znajdowały się także miejsca, gdzie można było na przykład sobie powróżyć albo posłuchać pieśni i melodii kataryniarza bądź harmonisty. Obraz Wojciecha Weissa, który prezentujemy w tej sali, pokazuje właśnie to mieszanie się tych dwóch rzeczywistości, sakrum i profanum. Obraz nosi tytuł Cedron i pokazuje fragment dróżek, ten most na Cedronie, po którym idzie tłum pątników w procesji, a poniżej w wodzie po kostki brodzą kobiety, które poszukują, według legendy, poszukują kamyczka z krzyżykiem, który ma im przynieść szczęście. W 1938 roku Karol Wojtyła zdaje maturę i dostaje się na, wydaje się, wymarzone studia polonistyczne do Krakowa. Nie porzuca swoich pasji teatralnych, przeciwnie, jeszcze mocniej i jeszcze głębiej wchodzi w teatr, w filozofię teatru, którym głównym koryfeuszem jest Mieczysław Kotlarczyk. Wojtyła gra w spektaklach Kotlarczyka. Kotlarczyk staje się nie tylko mentorem teatralnym dla Karola Wojtyły, ale także jego przyjacielem. W Krakowie Karol Wojtyła szybko dostaje się pod skrzydła Unii Organizacji Katolicko-Patriotycznej. Kazimierz Sichulski i jego kabaret Zielony Balonik, najbardziej znany wtedy w Krakowie kabaret, nie tylko w Krakowie, niewątpliwie słyszał o nim Wojtyła i prawdopodobnie też w nim bywał. Proszę zwrócić uwagę, jak podobna jest scenografia teatralna. Dodam, że przedstawienie odbywało się w Kolegium Majus, czyli na takim dziedzińcu uniwersyteckim. Proszę zwrócić uwagę, jak podobna scenografia do obrazu Kazimierza Sichulskiego. Kogoż tu nie ma na tym obrazie? Wszyscy najwięksi literaci, nie tylko malarze tamtego okresu Młodej Polski, bo w tym okresie właśnie tworzy Sichulski ten obraz. Karol Wojtyła swój potencjał teatralny realizuje głównie w Teatrze Rapsodycznym. Teatr Rapsodyczny został założony w 1940 roku, czyli już w okresie okupacji, przez Mieczysława Kotlarczyka, o którym już wspominałem, znajomego jeszcze z Wadowic, znajomego Karola Wojtyły jeszcze z Wadowic. Słowo w filozofii teatralnej Kotlarczyka ma moc, czy też powinno mieć moc sprawczą. Dlatego w przedstawieniach teatralnych Mieczysława Kotlarczyka, Karola Wojtyły, Haliny Królikiewiczównej, Juliusza Kydryńskiego nie ma rozbudowanej scenografii. Akcent przede wszystkim jest położony na słowo, na sposób wypowiadania tekstu, na sposób przekazywania tekstu słuchaczom. Gdzie grają? Przypominam, lata okupacji. Grają więc tam, gdzie mogą. W warunkach konspiracyjnych, w warunkach często domowych, zapraszani przez przyjaciół, rodziców, przyjaciół do mieszkań.
Karol Wojtyła już na początku okupacji, pisząc do Mieczysława Kotlarczyka, formułuje swoisty program pokoleniowy, czy też artystyczny program pokolenia międzywojennego, pokolenia znanego bardziej pod nazwą pokolenia Kolumbów. Widzimy więc, że w filozofii teatralnej Karola Wojtyły i Mieczysława Kotlarczyka u jej podstaw leży romantyczny mesjanizm, filozofia mesjanistyczna połączona z wątkami narodowymi i chrześcijańskimi. Poemat Karola Wojtyły Stanisław nie powstałby bez zauroczenia Krakowem, jego architekturą, sztuką, tradycją. Poemat skupia się na konflikcie między królem a biskupem, między władzą świecką a duchowną, a szerzej między sakrum a profaną. Na wystawie dokonujemy dość ryzykownego zestawienia, mianowicie poprzez otwór okienny, w którym widzimy powidok słynnego obrazu Matejki na ten właśnie temat, zabójstwo świętego Stanisława, otwiera się kadr na fotogram przedstawiający zamach na Jana Pawła II. Dopełnia całości genialna rzeźba Gustawa Zemły, przedstawiająca głowę ukamieniowanego świętego Szczepana. Jak razem tłumaczyć to zestawienie? Konflikt między królem a biskupem jest konfliktem zasadniczym, konfliktem wartości. I dlatego też nie może skończyć się sielanką, kończy się śmiercią biskupa. I może najważniejsze jest to, że władza wchodząca w spór z biskupem, władza wszystkich czasów, nie oczekuje dialogu, uruchamia siłę i dokonuje morderstwa. I tak jest przez od zawsze, począwszy od konfliktu proroków, wysłanników Boga, konfliktów opisanych w Biblii, aż po czasy najnowsze. Jan Paweł II, papież, nazywając po imieniu komunizm przestrzenią czy imperium zła, nie może liczyć na żadną pobłażliwość. Dlatego święty Szczepan towarzyszy tej właśnie fotografii. Ważne też, że w swoim poemacie Karol Wojtyła nie potępia króla generalnie. Oczywiście morderstwo jest morderstwem, ale właśnie w tej przestrzeni cytujemy dwa monologi zaczerpnięte z poematu. Monolog króla i monolog biskupa. Obaj wygłaszają swoje racje. Sentyment do króla Bolesława u Karola Wojtyły jest czytelny. Dość wspomnieć, że już jako biskup Rzymu, jako papież Jan Paweł II odwiedza grób Bolesława Śmiałego w niewielkim klasztorze u podnóża Alp. Druga wojna światowa, wkroczenie Niemców do Krakowa, terror, łapanki, egzekucje. To wszystko kształtuje młodego Karola i ten właśnie dramat II wojny światowej, jak można przypuszczać, doprowadza go do podjęcia ostatecznej decyzji o zostaniu kapłanem. Na naszej wystawie tę sytuację staramy się przedstawić w sposób następujący, a więc za pomocą fotografii dokumentalnych przedstawiających wkroczenie Niemców do Krakowa, czyli sprofanowanie wspaniałych budowli tego miasta, szczególnie Wawelu, swastykami i samą esencję polskiej historii zaklętą w zbiorach Wawelu, czyli tym poczetem głów wawelskich wyrzeźbionych przez największego polskiego malarza Ksawerego Donikowskiego. W tym wszystkim jest młody poeta, aktor,
który waha się cały czas przed wyborem drogi kapłańskiej i wielkiej kariery aktora. Dlatego też pozwalamy sobie na zestawienie tych dwóch twarzy, Adama Mickiewicza i młodego Wojtyły, twarzy zasadniczych, poważnych, skupionych, dlatego że przywołujemy relacje świadka tajnych prób teatru rapsodycznego i moment, kiedy młody Karol Wojtyła recytował fragment Pana Tadeusza z powieści Jacka Soplicy. W tym momencie zza okien odezwała się szczekaczka niemiecka, wykrzykująca informacje o nowych sukcesach Hitlera. Wojtyła, według świadka, tego zdarzenia nie przerwał. Spokojnie dokończył swój monolog, aż do momentu przebaczenia. I dlatego pozwalałem mi sobie w tym miejscu te właśnie dwie twarze zestawiać. Znajdujemy się w tej części ekspozycji, w tej sali, która utworzona jest niejako z dwóch filarów. Pierwszy filar dotyczy właśnie przywołanego dramatu Hiob, napisanego przez Wojtyłę w 1940 roku, niewątpliwie pod wpływem doświadczeń okupacyjnych. Karol Wojtyła w pierwszym okresie okupacji mieszka z ojcem na Dębnikach w ubogiej dzielnicy krakowskiej z pięknym widokiem na Wawel. Znajduje zatrudnienie w kamieniołomach, w fabryce Solvay. Zanim do kamieniołomów, utwór Hiob ilustrowany jest przez ilustrację autorstwa Jana Labensteina do księgi Hioba wykonane w 1981 roku. Widzimy tu różne motywy z tej starotestamentowej przypowieści. Widzimy bestie, widzimy samego Hioba, który zostaje poddany okrutnej próbie. Takiej próbie zostaje też poddany Karol Wojtyła i cała Polska w 1939 roku, kiedy Niemcy najeżdżają na Polskę. Być może właśnie takie okrutne, drastyczne sceny mijał młody Wojtyła, kiedy szedł do pracy w kamieniołomie, w którym pracował od 1940 roku do 1943, do momentu, kiedy podjął studia w tajnym seminarium. To drugi filar tej sali, oprócz Hioba, który podejmuje temat cierpienia, dramatu cierpienia człowieka, praca, która również wpisuje się w tragiczny los ludzki. Praca, z którą Wojtyła, praca fizyczna, z którą Wojtyła był zaznajomiony od wczesnych lat młodości, przed którą nigdy się nie wzdrygał. Tuż po maturze ruszył do prac społecznych, budował szosę koło Przemyśla. Widzimy już na jego szyi szkaplerz. Także zdjęcie Karola Wojtyły w drelichu, w robotniczym ubraniu. Tak na co dzień chodził podczas okupacji, kiedy pracował w kamieniołomach. A tu duże zdjęcie pracowników fabryki Solvay. Po latach Wojtyła napisze poemat medytacyjny
na temat właśnie tego doświadczenia. Dominantą tej sali jest rzeźba autorstwa współczesnego artysty Adama Myjaka pod tytułem Dom. Duże, masywne popiersie mężczyzny o mocnej budowie, bezpośrednio wydaje się nawiązywać do motywu pracy i ludzi pracy. Proszę zwrócić uwagę na blizny na twarzy tego człowieka. Proszę zwrócić uwagę, jak są wykonane jego oczy, jakby przy pociągnięciu szlifierki kątowej, jakby wielkie, żeby oddać wielkie zmęczenie, ale jednocześnie upór i stanowczość, trwanie w sile, trwanie w uporze, trwanie w gniewie. Dom. Ten tytuł oczywiście wieloznaczny, proszę jednak pamiętać, że był on tworzony w okresie komuny, że był on tworzony w okresie ustroju socjalistycznym. Ten dom, który trwa pomimo skaleczeń, cierpień, to Polska. Następny współczesny Antoni Rząsa i jego Chrystus Oświęcimski z cyklu Oświęcim. Wstrząsające świadectwo artystyczne spełnionej apokalipsy, czyli nawiązanie do obozów zagłady i do wyniszczającej pracy, którą wykonywali robotnicy przymusowi. Chrystus Oświęcimski jest też wejściem w odwieczne pytanie, skąd zło i gdzie i w jaki sposób obecny jest w takich momentach spełnionej apokalipsy Pan Bóg. Antoni Rząsa zdaje się odpowiadać na to pytanie, że Bóg cierpi zawsze z każdym człowiekiem, z każdym prześladowanym człowiekiem. Tutaj Jezus stylizowany jest na więźnia obozu koncentracyjnego. Na flankach figury Chrystusa widzimy instalację artystyczną współczesnego artysty Marka Jaromskiego. W tych kolorowych kolażach kryje się twarz Chrystusa. A tu na obrazie Andrzeja Feliksa Szumigaja pod tytułem Odpoczynek widzimy twarz robotnika. Obraz namalowany w 1978 roku w okresie prześladowania Solidarności. Obok obrazu współczesnego artysty widzimy fotografię Karola Wojtyły z lat 40. Tajemnica ludzkiego cierpienia to główny wątek dramatu pod tytułem Brat naszego Boga, który powstaje pod koniec lat 40. Oczywiście spod pióra Karola Wojtyły. Karol Wojtyła w 1943 roku wstępuje do tajnego seminarium. Niewątpliwie wielki wpływ na tę decyzję, czyli na porzucenie studiów polonistycznych, czyli na porzucenie, przynajmniej w formie czynnej, teatru, ma postać, czy też osoba Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta. Ta radykalna decyzja, bo przypominam, że Adam Chmielowski to świetnie zapowiadający się malarz. Malarz, którego obrazy już za życia były doceniane, wystawiane w galeriach na Zachodzie. Adam Chmielowski zrywa z życiem artysty, poruszony ludzkim cierpieniem, tworzy zakon
Albertynów, którego głównym zadaniem jest pomoc ubogim i cierpiącym. Kontemplację cierpienia w jego najwyższym wymiarze, czyli w wymiarze ofiary Jezusa Chrystusa, widzimy na fotografii z 1980 roku. W pieśni o blasku wody, w utworze, który powstał w 1950 roku, Karol Wojtyła, już jako ksiądz, pisze: nie chodzicie samotni. Nigdy ani na chwilę nie odłącza się od was mój profil, który z was staje się prawdą. Ciągle staje się prawdą i w waszej żywej fali rozdarciem niezmiernie głębokim. Dlaczego ze mnie swojego nie wyjmujecie krzyża, jak ja wyjąłem z was, gdy płonął w waszych ramionach i zwisał w ciężkim tchu? Ilustracją do tego fragmentu jest obraz Wojciecha Weissa, zdjęcie z krzyża. Zauroczenie naturą u Karola Wojtyły zaczyna się od wczesnego dzieciństwa. Kąpiele z bratem w Skawie, wyprawy w Beskidy, potem w Tatry, na Pojezierze. Żeby rzeczywiście zrozumieć naturę, trzeba w nią dosłownie wejść, dosłownie jej dotknąć. I to właśnie młody Karol czyni. Na tej wystawie pokazujemy tę właśnie ukochaną przez niego naturę poprzez arcydzieła malarzy okresu Młodej Polski. Dlaczego? Bo to okres przez Wojtyłę szczególnie ukochany w sztuce polskiej, szczególnie bliski Kraków, Akademia Sztuk Pięknych, ci właśnie malarze tam studiujący, więc to wszystko powinno się zgadzać. Natomiast może ważniejsze jest to, że Wojtyła spogląda na naturę jako poeta, a więc nie widzi w niej wyłącznie fizycznego piękna, ale widzi w niej oddziaływanie ducha. Widzi poprzez jej przeźroczystą taflę po prostu twarz Boga. I jeżeli spojrzymy na te pejzaże to wybrane i na fotogramy chociażby Wojtyły czytającego w kajaku, to ta relacja wydaje nam się oczywista. Potem znajduje ona odbicie w poezji. Być może tafla tej rzeki czy tego jeziora, gdzie Wojtyła czyta w kajaku książkę, w jego poezji zmieni się w taflę jeziora Genezaret. Być może szczyty, które świetnie zna, tatrzańskie szczyty, staną się w jego poezji Chrystusem gorejącym w słońcu. I tak dalej, i tak dalej. Te, bardzo powtarzam, niezwykle bliskie spotkanie z naturą owocuje wspaniałą poezją. Jest jeszcze jeden wymiar przyrody, zarówno w poezji Wojtyły, jak i w polskim malarstwie. Tak się dzieje, że w sztuce polskiej na przedstawioną naturę zawsze pada cień historii. I można nawet zbanalizować tę kwestię. Jeżeli patrzymy na Giewont, to nie widzimy wiele kamieni i kolejny szczyt, tylko widzimy profil rycerza śpiącego w Tatrach. Jeżeli ktoś mówi o pierścieniu wrzuconym w Bałtyk, no to wiadomo, że w głowie prawie każdego zapala się informacja o zaślubinach z Bałtykiem generała Hallera i tak dalej, i tak dalej. Czyli pejzaż polski jest siłą rzeczy zmityzowany. I taki właśnie pejzaż odnajdujemy w poezji Karola Wojtyły. I trzeci element, pejzaż jest ojczyzną, jest Polską dla Karola Wojtyły zawsze. I jest miejscem bytowania człowieka. A jeżeli tak, to w tej przestrzeni dokonuje się również wyborów moralnych. Stąd w swoim poemacie Wojtyła pisze o tych, którzy w perspektywie myślenia o ojczyźnie nadpłacili i tych, którzy nie dopłacili, i pyta, po której stronie jesteśmy my.